Witam Was wszystkich w 60. odcinku Zawałowców, czyli dzisiaj będzie trochę o tym, że przychodzi baba do lekarza. No właśnie, ale czy to będzie niedługo już w ogóle aktualne? Czyli taki temat, który może się okazać no, prawdziwym przełomem w naszym postrzeganiu opieki zdrowotnej. Tak jak właśnie w tym starym polskim dowcipie słyszeliśmy, że ta baba przychodziła zawsze do lekarza z jakimś problemem, coś dalej się działo. Tak podstawą większości porad i interwencji medycznych do dzisiejszego dnia są pojawiające się problemy pacjenta, które powodują, że nasz pacjent, nasza baba, właśnie szuka kontaktu z przysłowiowym lekarzem czyli pojawia się problem zdrowotny, odczuwasz jakieś objawy, no i idziesz do lekarza. Zatem można powiedzieć, że czekamy aż te objawy się pojawią na tyle, aby pojawiła się w ogóle motywacja do pójścia do lekarza, do szukania porady. No ale jak mogłoby być w ogóle inaczej? Ano, słuchajcie, mogłoby i chyba to już się dzieje wokół nas. Wyobraźcie sobie taki scenariusz, gdzie nosicie na sobie czujnik, który potrafi wykryć chorobę. Zanim wy w ogóle poczujecie nawet jej objawy, co więcej, ten czujnik prześle dane do lekarza i uwaga, lekarz zadzwoni do ciebie, aby powiadomić ciebie o zagrożeniu zdrowotnym. Być może brzmi to jak science fiction rodem z filmu Raport Mniejszości, ale to nie jest, słuchajcie, fantastyka. I właśnie dzisiaj sobie trochę na ten temat porozmawiamy. Jest takie powiedzenie, że nie możesz skutecznie zwalczać problemów, których nie mierzysz albo których nie możesz właściwie zmierzyć. W modelu wykonywania badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, gdy już masz dolegliwości w przypadku wielu chorób, oznacza to po prostu bardziej zaawansowane stadia tych chorób. No właśnie, pacjent ma już jakiś powód, aby pojawić się u lekarza. Czasem, gdy chce otrzymać skierowanie na badania, Profilaktyczne, aby zawczasu sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z jego zdrowiem, to może usłyszeć wtedy komentarz: Ale czy coś pani albo panu dolega, czy coś boli? Nie? No to po co pani, panu te badania? Prawda, że znajomy komentarz. Codziennie zlecam badania swoim pacjentom. Mam dobrze przemyślane zestawy analiz do oceny metabolicznej, do oceny biochemicznej swoich pacjentów. Naprawdę starałem się, aby wycinać z tego zestawu mniej kluczowe pozycje, aby minimalizować ilość pobranej krwi i ilość oczywiście wydanych przez pacjenta pieniędzy. No ale co się dzieje dalej, jeżeli ja skieruję pacjenta na takie badania? Pacjent idzie z tym skierowaniem do najczęściej lekarza pierwszego kontaktu. Zadanie lekarza POZ, który jest oczywiście, czy chce, czy nie chce, finansowym strażnikiem systemu. Jest przekonanie pacjenta w większości, że jakby w większości tych badań w ogóle nie potrzebuje, a na pewno nie potrzebuje ich wszystkich. Koniec końców pacjent płaci za mniejszą lub większą ilość badań z tej listy z własnej kieszeni. To jest teraźniejszość i chyba dobrze wiecie, że taka ta teraźniejszość jest. Oczywiście polska. Pod tym względem wcale nie jest taka zła. Poruszam ten temat nie dlatego, że ja się dzisiaj chcę pastwić nad naszą służbą zdrowia. Wystarczy porozmawiać z pacjentami przylantującymi na przykład na święta z Anglii albo z innych krajów. Nie jest różowo, krótko mówiąc, w zakresie tego, co nam się należy od systemów opieki zdrowotnej. Poza tym, w wielu krajach nawet jeżeli. Chcesz wykonać badanie opłacane z własnej kieszeni, to bez skierowania od lekarza w ogóle nawet płatnego badania nie możesz wykonać. Więc Polska nie jest taka zła, jak nam się tak okazuje, jak nam się wydaje. Jednak w zakresie zapobiegania są kraje od nas dużo lepsze, na przykład gastroskopię w Japonii czy badanie próbek stolca w kierunku raka Jelita grubego w Australii. Te badania są powszechnie dostępne w tych krajach. Chodzi o wczesne wykrywanie problemów. Ktoś policzył, że taka diagnostyka się w skali kraju, po prostu w skali populacji opłaca. Lekarze pewnie zlecaliby większą ilość badań i testów, gdyby te badania i testy były objęte refundacją, ubezpieczeniem zdrowotnym. Myślę, że możemy się zgodzić, że i pacjenci, i wszyscy lekarze pewnie chcieliby mieć do dyspozycji więcej danych o swoich pacjentach, ale kto po prostu ma za to zapłacić? Tutaj nie ma tej zgody. Czyli z pewnością istnieje problem organizacyjno-finansowy, ale ważny jest jeszcze czas wykrycia choroby. Jak już na pewno zauważyliście, mamy coraz więcej urządzeń przenośnych, które nosimy na sobie, które dostarczają nam coraz bardziej precyzyjnych informacji, właśnie o naszym zdrowiu. Tym bardziej po kilkunastu miesiącach zmagania się z COVID-19, wszyscy jesteśmy za Pan Brat z czujnikami saturacji, z pomiarami tętna, na przykład. Ale mamy przecież. Powszechnie dostępne smartwatche, które mogą również mierzyć takie parametry jak puls, zapis EKG jednokanałowy, detekcja arytmii, migotania przedsionków, mogą mierzyć ciśnienie tętnicze, mogą mierzyć jakość naszego snu oraz poziom stresu według określonych algorytmów, lepszych lub gorszych. Jak widzicie, już powszechnie dostępne i relatywnie tanie urządzenia mogą sporo i coraz więcej nam mówić o stanie właśnie naszego zdrowia no, bez angażowania w tej fazie lekarza. No ale dzisiaj idziemy dużo dalej. Dla pacjentów z rozpoznaną cukrzycą, zobaczcie, dostępne są już urządzenia do ciągłego pomiaru e, poziomu glukozy we krwi. Jest to już można powiedzieć minimalnie inwazyjny pomiar, ponieważ mamy taką mikroigiełkę, która jednak przekuwa nam skórę, ale za to dostajemy jakby super wartościowe informacje. Informacje, które przydadzą się nie tylko diabetykom, ale właściwie mogłyby się przydać każdemu z nas. Wiele się mówi o dietach z niskim indeksem glikemicznym, mówi się o poposiłkowych wyrzutach insuliny. W rozmowie z osobą, która nigdy nie miała wcześniej rozpoznanej cukrzycy, usłyszałem, że w ciągu tygodnia noszenia takiego właśnie czujnika ta osoba dowiedziała się więcej o tym, jak jej organizm reaguje na spożywane posiłki, dowiedziała się więcej niż przez całe dodatkowe życie. Po prostu dostajemy prawdziwe dane. Teraz nie musiała już zgadywać czy teoretyzować, czy po danym posiłku wystąpią większe lub mniejsze. Skoki poziomu glukozy po prostu je po widziała. I teraz yy, bez tego czujnika wie, jakie pokarmy w tym aspekcie jej bardziej służą, a jakich powinna się raczej wystrzegać. Jak to mówią, badaj, a nie zgaduj. Test, don't guess. Czyli mówimy o czymś, co po angielsku zgrabnie nazywa się wearables, a po polsku, nie wiem, noszone na ciele czujniki. Nie wiem, czy to jest właściwe tłumaczenie, ale chyba wiemy, co mam na myśli i o co tutaj chodzi. Aby monitorować sen, nie musimy nawet nosić smartwatcha. Możesz mieć inteligentny mini pierścionek i sprawa jest załatwiona. To, że postępuje miniaturyzacja, to ja już też do tej pory wiedziałem, ale nie wiedziałem, jak bardzo ta miniaturyzacja postępuje. Wyobraźcie sobie teraz taki Health Button, czyli Guzik zdrowia, można powiedzieć. Urządzenie, które jest co prawda wszczepiane pod naszą skórę, ale mające swoje zalety które w ogóle zmienią nasze spojrzenie na medycynę, na organizację służby zdrowia i na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Co powiedzielibyście, gdyby taki bio lub health button jednocześnie mógł mierzyć nie 15 parametrów, tak jak w naszych typowych badaniach laboratoryjnych? A mierzyłby 100 jednocześnie takich parametrów. Czy to brzmi ciekawie? Wyobraźcie sobie, jak to mogłoby zmienić w ogóle organizację opieki zdrowotnej i jak szybko mogłoby dostarczać informacji o najbardziej wczesnych stadiach chorób, które w ogóle mogą u nas w przyszłości wystąpić. Chyba brzmi jak rewolucja. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie parametry będzie można za pomocą takiego guzika zdrowia mierzyć, jakie problemy etyczno-organizacyjno-prawne mogą się w związku z wprowadzeniem takich pomiarów pojawić, jak takie monitorowanie może wpłynąć na długość naszego życia, jeżeli te tematy Was interesują, to zapraszam do kontynuacji tego podcastu w mojej strefie klubowym. Klubowej, a wszystkim zawałowcom już dziękuję za uwagę i zainteresowanie i zapraszam na kolejne materiały w moich kanałach. Będę również wdzięczny za Wasze recenzje i komentarze. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!